Jest pan laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Gratuluję. Co dla pana oznacza ta nagroda? Czy Zbigniew Herbert był dla pana ważnym poetą? Był dla mnie bardzo ważnym poetą. Po raz pierwszy czytałem wiersze Herberta w antologii polskiej poezji powojennej, zredagowanej przez Czesława Miłosza, która ukazała się w Stanach Zjednoczonych w 1965 roku. Nie była to zbyt obszerna książka, ale jego wiersze zajmowały w niej sporo miejsca. Nigdy wcześniej o nim nie słyszałem. Znałem Miłosza, ale Herberta nie. To było wspaniałe przeżycie. Z miejsca polubiłem tę poezję. 3 lata później ukazał się większy wybór wierszy, które przełożył również Miłosz. To niezwykłe, szczególne dla młodego poety, kiedy poznaje się czyjąś twórczość, która sprawia, że twoje życie nabiera sensu. Kiedy odnajduje się swoją wielką miłość. W tym samym roku poznałem Herberta na wielkim poetyckim festiwalu nieopodal Nowego Jorku. Chwilę później spotkaliśmy się. Obok poezji był więc Herbert człowiek. Potem miałem okazję spotkać go jeszcze kilkakrotnie. Czy staliście się sobie bliscy? Nie za bardzo. Bliższe relacje łączyły mnie tak naprawdę z Czesławem Miłoszem. Choćby dlatego, że miałem więcej okazji, by go poznać. Z Herbertem więcej czasu spędziłem jedynie podczas festiwalu w Macedońskiej Strudze, który odbywał się co roku w sierpniu. Byliśmy tam przez 3 dni, więc mogliśmy trochę dłużej porozmawiać. Ale trudno jest kogoś poznać na dużej literackiej uroczystości, na której ludzie są obok siebie ściśnięci. Nie są to najlepsze warunki, by się do siebie zbliżyć. Pamiętam, że podczas naszego pierwszego spotkania ktoś mnie przedstawił Herbertowi. Ale nie jako Simica, jakby to zrobił Amerykanin, ale jako Simica. Herbert spytał mnie, skąd pochodzę. A kiedy powiedziałem, że z Serbii, delikatnie się uśmiechnął. Polacy lubią chyba Serbów, bo nigdy nie było między nami żadnych zatargów. Pamiętam też, że miło się rozmawiało. Ale to byłoby na tyle. Oczywiście czytywałem go w dalszym ciągu, pisywałem o jego twórczości, recenzowałem jego książki. Z Herbertem łączyła pana pewna lakoniczność, oczywiście poza wspólnymi doświadczeniami, takimi jak komunizm, wojna, wyczulenie na wielką historię. Napisał pan, że najważniejszym tematem pańskiej twórczości jest poezja w czasach szaleństwa. Czy wojna była najważniejszym doświadczeniem w pańskim życiu? W pewien sposób na pewno była najważniejszym doświadczeniem. Miałem 7 lat, gdy II wojna światowa się skończyła. Miałem niesamowite przeżycia w czasie wojny. Kiedy naziści wkroczyli do Belgradu w kwietniu 1941 roku, miałem 3 lata. Gdy po drugiej stronie ulicy wybuchała bomba, byłem w swoim łóżeczku. Budynek płonął. Z okien nic nie zostało. Wyleciałem z łóżeczka jak z katapulty. Przeleciałem przez cały pokój.
Z tamtego okresu pamiętam tylko kilka rzeczy. Lepiej zapamiętałem rok 1944 i 1945. Some of that about that day. I mean, a few things, and then you know, following that. But the years that I really remember very well, you know, 1944, 1945, because I was, you know, already 6 and 7. You know, so those are the years. But yes, ale wojna wywarła na mnie wielkie wrażenie. As it would, you know, when you have, you know, you have. Trudno się dziwić, kiedy Hitler i Stalin próbują cię zabić, a alianci zrzucają na twoje miasto bomby. Każdy chce zrzucić coś na twoją głowę. Ale czy wydaje się panu, że XXI wiek jest również czasem szaleństwa, jak wiek XX? Oczywiście. Wojny wciąż trwają. Ludziom czasem wydaje się, że gdy w późnych wierszach piszę o wojnie, mam na myśli II wojnę światową. Skądże? Od tego czasu tyle się przecież wydarzyło. Mój dużo młodszy brat walczył w Wietnamie. Przez cały czas myślałem wtedy o nim. Bardzo się martwiłem. Martwiłem się o to, że wyślą mojego syna do Zatoki w czasie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Można więc powiedzieć, że ciągle z tym żyjemy, że wojna nas otacza. Miałem studentów, którzy służyli w Iraku i w Afganistanie. Także takich, którzy stracili tam bliskich. Za każdym razem, kiedy myślę o wojnie, przeżywam więc déjà vu. Wracam do swoich początków, do dzieciństwa. Wizja historii w pańskich wierszach jest, powiedziałbym, szekspirowska. Gdy do akcji wkracza wielka historia, nic dobrego nie może się stać. Historia niesie ze sobą jednak również dobre rzeczy, choćby wolność uciśnionym. Powstają piękne przedmioty, budowle. To zadziwiające, że historia łączy się zwykle z okropieństwami. Amerykanie inaczej postrzegają. Widzą raczej maszynę parową, nie żołnierzy. Nawet to, w jaki sposób używamy terminu historia w tej rozmowie, jest Amerykanom przeważnie obce. Mówiliby zamiast tego raczej o przeszłości. Wojny rzadko dotyczyły większości społeczeństwa. Wyjątkiem była jedynie wojna secesyjna. Napisał pan, że rolą poety jest dawać wierne świadectwo. To zresztą brzmi bardzo herbertowsko. Co pańskim zdaniem jest celem poezji? Prawda? Myślę, że rolą poezji, a może raczej rolą poety, jest napisanie dobrego wiersza. Dorastałem w komunizmie, więc często słyszałem o tym, co poeta musi robić. Stalin powtarzał ciągle, że pisarze są inżynierami ludzkich dusz. Nie troszczę się więc o to. Wielki amerykański poeta Walt Whitman napisał sporo wierszy na temat wojny secesyjnej, która była jedną z najkrwawszych wojen, jakie można sobie wyobrazić. Many poems. His
Współczesna mu pisarka Emily Dickinson, która również była wielką poetką, mieszkała w pięknym domu naprzeciwko stojącego do dziś kościoła. Przynajmniej raz w tygodniu odbywał się w nim pochówek jednego z poległych w wojnie secesyjnej żołnierzy. Nigdy nie pisała o wojnie. Nikt z tego powodu nie nazwałby jej mniej istotną poetką. Mając tę świadomość, mogę stwierdzić, że póki czyjeś wiersze są dobre, póty można mu wybaczyć wszystko. Your poetry often concentrates on simple objects. Pańska poezja często obraca się wokół najzwyklejszych przedmiotów, jak widelec, nóż, łyżka. Stwierdził pan swego czasu, że pragnie pokazać czytelnikowi, że najprostsze rzeczy są często nieuchwytne. Czy uważa pan, że poezja wyraża coś, czego w inny sposób nie da się powiedzieć? Myślę, że to jedna z głównych ról poezji. Wspomniane przez pana wiersze o przedmiotach napisałem bardzo dawno, w 1964. In poetry, the surrealists and the Dadaists would do certain kind of things. Interesowałem się wówczas sztuką, obrazami martwych natur. Wiedziałem, że zajmowali się już tym surrealiści i dadaiści. Dokładnie pamiętam, kiedy napisałem te wiersze. To był październik 1964 roku. People ask me, which one did you write first? Was it Spoon or Pytano mnie czasem, który z nich napisałem najpierw, ale nie mam o tym zielonego pojęcia. Pamiętam jednak, jak wpadłem na pomysł pisania takich wierszy. Mieszkałem w niewielkim nowojorskim mieszkaniu. Jadłem właśnie obiad i zacząłem przyglądać się uważnie widelcowi, nożowi i łyżce. W tamtych czasach większość moich sztućców pochodziła z barów, w których jadałem. Po prostu zabierałem je stamtąd. Wtedy właśnie pomyślałem, że to dość dziwne przedmioty. Dlaczego miałbym nie napisać o nich wiersza? Przyszło mi od razu do głowy, że przecież nikt nigdy nie napisał wiersza o widelcu, mimo że używa się go codziennie. Stał za tym pomysł, by spojrzeć na rzeczy w nowym świetle, uczynić coś dobrze znanego czymś obcym. Napisałem więc taki cykl wierszy. And then some of my friends said to me, said, Charlie, why don't you just write a whole book of poems? Przyjaciel spytał mnie, dlaczego nie napiszę całej książki na temat przedmiotów. So I almost kissed my friend. I said, this is such a niemal go pocałowałem w podzięce za ten świetny pomysł. I remember thinking like. Nigdy nie napisałem jednak wiersza o wykałaczce. I love a good thing. Well, what I discovered is that there were a lot of things that I, used. Odkryłem bowiem, że jest wiele przedmiotów, które lubię i których używam, ale nie mam z nimi wystarczająco mocnych relacji. Nie wydały mi się równie interesujące co przedmioty, o których pisałem. So I realized that it would be very labored and contrived if I persisted just for the sake. Stwierdziłem więc, że pisanie takiej książki byłoby mordęgą. Byłoby po prostu nudne, tak. A w dodatku czytelnik zdawałby sobie sprawę z tego, że to wszystko jest naciągane. Nie przejmuję się za bardzo otwieraczem do piwa, a przynajmniej nie tak, jak innymi przedmiotami.
as much as I care about something else. You fell in love with the United Zakochał się pan w Stanach Zjednoczonych jeszcze zanim je pan zobaczył. Stało się tak dzięki jazzowi? Czy przyjazd do Stanów był dla pana szokiem kulturowym? Z pewnością można tak to określić. Stany Zjednoczone w 1954 roku były w porównaniu z Europą niebywale różnorodne. Kiedy wysiadało się ze statku, nie widziało się ówczesnej europejskiej szarości. I nie mam na myśli jedynie Europy Wschodniej, zniszczonej przez wojnę. Powojenny Paryż był szarym miastem. Zaludniali go szarzy ludzie, ciągle przeżywający wojenny szok. W Nowym Jorku, przy 44 ulicy, rzucały się w oczy żółte taksówki. Na łodzi, którą płynąłem, pełno było kolorowo ubranych ludzi. Widziałem mężczyzn w jasnozielonych i różowych koszulach. To był prawdziwy szok. Żółte garnitury. Mój ojciec, który do Stanów wyemigrował wcześniej, nosił biały garnitur. Więc to była dla mnie niesamowita sprawa. Nawet śmieci były kolorowe. W tamtych czasach bardzo popularny był tabloid The Mirror, drukowany na różowym papierze. Wszędzie się walał te kolory. To wszystko na początku było przytłaczające. Pisał pan zresztą, że większość pańskich wspomnień z dzieciństwa i młodości jest szara. Tak, ale to chyba kwestia pamięci. Myślę, że większość naszych wczesnych wspomnień taka jest. Nie pamiętam żadnych kolorów, a przecież musiały tam być. Pamięć przypomina nieco stare, czarno-białe filmy. Czy myślał pan kiedykolwiek o tym, by pisać po serbsku? Nie, kiedy zacząłem pisać, pisałem po angielsku, by przyjaciele mogli mnie zrozumieć. Później było to już niemożliwe. Trochę zapomniałem własnego języka. We wczesnych latach 70. moje wiersze ukazały się po raz pierwszy po serbsku w jednej z antologii. Zadzwonił do mnie redaktor. Powiedział: Charlie, mam wspaniały pomysł. Może przetłumaczyłbyś jeden ze swoich wierszy sam? Odparłem, że to rzeczywiście świetny pomysł i że to zrobię. Przyznam, że było to dla mnie bardzo trudne. Nie dlatego, że brak mi słów, bo słowa oczywiście znam, ale cała idea pisania poezji w pewnym języku polega na tym, że owszem, mówisz jedną rzecz, ale ta rzecz przywołuje na myśl także coś innego. Trudno mi było znaleźć sposób na odpowiednie dopasowanie synonimów i tym podobne niuanse. Ostatecznie, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, stwierdziłem, że nie potrafię przetłumaczyć swojego tekstu na serbski. Już po 20 latach od emigracji straciłem więc pewne umiejętności. A czy serbskie ballady, pieśni ludowe były dla pana w jakiejś mierze inspiracją?
Oczywiście słyszałem je i czytałem jako dzieciak. Były piękne i bardzo poruszające. Znałem je od zawsze, ale to szczególny, zupełnie odmienny od mojego rodzaj poezji. Istniał wówczas wyraźny podział na pieśni męskie i kobiece. Kobiece były krótkie, dotyczyły uczuć, były liryczne i piękne. W męskich królowała epika, turecka okupacja. Na pewno ta liryczność zrobiła na mnie duże wrażenie, ale trudno byłoby mówić w tym wypadku o jakimś wpływie. Zaczął pan pisać z powodu przyjaciół. Chciał im pan pokazać, jak powinno się pisać? Udało się to panu? Mam taką nadzieję. Tworzyliśmy paczkę w czasach licealnych. W ostatniej klasie byliśmy blisko, ponieważ wszystkich nas interesowała literatura. Później straciliśmy kontakt, więc trudno mi powiedzieć, czy okazałem się lepszy. Co miał pan na myśli, pisząc, że każda autentyczna poezja jest antypoezją? Dla poezji zawsze istnieje pewne zagrożenie, które można określić mianem poetyzowania. Jedna z wielkich amerykańskich poetek, Marianne Moore, napisała wiersz pod tytułem Poezja. Słynna pierwsza linijka brzmi: ja także jej nie lubię. Nie ma nic bardziej irytującego niż poezja odtwarzająca klisze, które towarzyszą nam od stuleci. Albo ta obsesja samym sobą, jest tylko ja, tylko ja cierpię, nikt mnie nie kocha i tak dalej. Wiele spośród moich współczesnych poematów było po prostu reakcją na taką postawę. Kiedy brało się wówczas któryś z magazynów literackich, można było się zdrowo wkurzyć głupotą publikowanych tekstów. Pamiętam przykładowo wiersz jakiegoś gościa ze środkowego zachodu. Koleś pojechał do Wenecji, no i w tym wierszu mówi ci, jaka piękna, uduchowiona jest Wenecja. Ty głupcze, większego banału już nie mogłeś napisać.